Wysoko w północnych Chinach znajduje się góra, która przez cały rok pozostaje zamarznięta. Ten naturalny punkt nazywa się Zimną Ziemią. Pod wierzchnią warstwą gruntu znajduje się gruba warstwa wiecznej zmarzliny, która zmraża wszystko ponad sobą. Ta przecząca prawom klimatycznym połać zamarzniętej ziemi pokrywa niemal 8 metrów górskiego zbocza w Pingchen. Miejsce to słynie z upalnego lata, kiedy to temperatury sięgają ponad 32 stopni Celsjusza. Zamarznięta połać ziemi nie topnieje w wysokich temperaturach dzięki pokrywającej wieczną zmarzlinę warstwie szorstkiego bloku ziemi. Nie przepuszcza on gorącego powietrza, co ułatwia utrzymanie lodowej postaci przez cały rok. Argentyna może i słynie z pięknych plaż i wysokich temperatur, ale to na południu znajdziecie lodowiec Perito Moreno. Ten olśniewający błękit lodu pokrywa niemal 260 km2 lądu i nieustannie się rozrasta. Zwiedzając ten pomnik przyrody, można zauważyć formujący się na jego zboczach lodowy łuk, który sięga otaczającego go lądu. Łuk ten w jednej chwili może pęknąć i runąć w wodę, co jest całkowicie naturalnym zjawiskiem. Jednym z etapów życiowych tego lodowca jest tworzenie łuków do momentu, w którym się odłamują. W krótkim czasie w jego miejscu powstanie nowy. Na szklanej plaży w Kalifornii zamiast piasku zobaczycie mnóstwo kolorowych kamyczków zwanych morskim szkłem. Co ciekawe, te piękne kryształki są pozostałościami po śmieciach. Przez wiele lat okoliczni mieszkańcy wykorzystywali plażę jako masowe wysypisko śmieci. Zostawiali na niej szkło, urządzenia domowe, a nawet samochody. Władze stanu ostatecznie zakazały zaśmiecania plaży. Na przestrzeni wielu lat fale rozmyły pozostałe śmieci i zmieniły je w kolorowe kamyczki, które teraz przyciągają tłumy turystów z całego świata. Na południu Wenezueli znajduje się Salto Angel, najwyższy wodospad na świecie. Woda przepływa przez najwyższe góry tego kraju, a następnie spada z wysokości ponad 760 metrów w leżącą poniżej dżunglę. To 3 razy wyżej niż wieża Eiffla. Spadająca z tak wysoka woda paruje, zanim opadnie na ziemię. Turyści czują osiadającą na skórze parę wodną z odległości ponad 800 metrów. W Szkocji, z dala od głównych dróg, w głębinach lasów, znajduje się Fiddick Glen. Miejsce, przez które przepływają karmazynowe wody, upstrzone głazami porośniętymi mchami, wygląda niczym wyjęte ze starożytnych baśni i legend. Potok zawdzięcza swój kolor czerwonemu piaskowcowi leżącemu pod płytką rzeką. Aby cieszyć oczy tym naturalnym pięknem, należy wybrać się w niebezpieczną podróż po stromych, błotnistych wzgórzach, trzymając się drzew, dzięki którym nie spadniemy w przepaść. Ale wysiłek ten wynagradza oszałamiający widok dna doliny, w której można pławić się w promieniach słońca odbijających się od rubinowych wód oraz podziwiać piętrzące się skały tego zaczarowanego świata. Woda w kolorze różowej gumy do żucia otoczona szmaragdowymi lasami. Aż trudno uwierzyć, że jezioro Hillier naprawdę istnieje. Znajduje się w zachodniej Australii i nikt nie potrafi wytłumaczyć pochodzenia jego unikatowej barwy. Naukowcy teoretyzują, że wysokie stężenie soli tego zbiornika przyciągnęło lubujące się w niej bakterie zwane halobakteriami, które nadają jezioru jego niepowtarzalny odcień. W okolicach małego półwyspu południowoamerykańskiego znajdują się marmurowe jaskinie, jeden z najpiękniejszych pomników przyrody na świecie. Z zewnątrz wyglądają jak typowe jaskinie, ale ich wnętrza składają się z błękitnych formacji marmuru. Powstały one wskutek tysięcy lat erozji wodnej, która stworzyła ten wyjątkowy podziemny system. Choć głęboki błękit wydaje się być częścią marmuru, tak naprawdę to odbijająca się od ściany jaskiń woda nadaje im ten niepowtarzalny odcień. Azerskie wulkany błotne są dokładnie tym, czym zostały nazwane i w samym Azerbejdżanie znajduje się ich ponad 300. To znacznie więcej niż w jakimkolwiek innym zakątku świata. Od chwili ich odkrycia i rejestrowania aktywności miało miejsce ponad 200 erupcji. Wulkany błotne to formacje lądowe wywołane przez wybuchy błota, wody i gazów. Pod ziemią powstają kieszonki gazów, które wydostają się na powierzchnię i ostatecznie eksplodują, rozrzucając wokół ogromne ilości błota. Wulkany te mogą być dość niebezpieczne. W 2006 w wyniku takiej erupcji cała wioska w Indonezji spływała gęstą warstwą błota.
Pamukkale to zjawiskowe wzgórze składające się z wielu poziomów basenów termalnych. Nazwę tego tureckiego miasta tłumaczy się jako Zamek z Jedwabiu. Same zbiorniki zbudowane są z trawertynu, rodzaju wapienia, który całemu wzgórzu nadaje olśniewający biały kolor. Poza tym kamień ten ma właściwości geotermalne. Łącznie jest ich 17 i wszystkie są dostępne dla turystów 7 dni w tygodniu. Temperatury wód wahają się od 35 do 100 stopni Celsjusza. Zbiorniki te są naturalnymi, gorącymi źródłami. Według okolicznej legendy, grobla olbrzyma w Irlandii Północnej powstała, gdy irlandzkiego olbrzyma wyzwał na pojedynek szkocki olbrzym. W morzu zbudowano groblę, przy której przeciwnicy mieli stoczyć pojedynek. Gdy irlandzki olbrzym pokonał rywala, ten uciekł, niszcząc po drodze groblę. Jej pozostałości stanowią początkowy odcinek. W rzeczywistości te zjawiskowe formacje skalnych kolumn są wynikiem erupcji starożytnego wulkanu. Kolumny mają kształt sześcianów i tworzą naturalne schody od Morza Irlandzkiego do podstawy klifu. Wysokość największych dochodzi do 12 metrów. Grobla olbrzyma jest najpopularniejszą atrakcją turystyczną w Irlandii Północnej. W 2019 zobaczyło ją niemal 1 000 000 turystów. W głębinach meksykańskiej kopalni Naika natkniecie się na jaskinię kryształów. Jest ona pełna ogromnych odłamów jasnego selenitu. Największy z nich mierzy nieco ponad 11 metrów długości. Uważa się, że dawniej przez jaskinię przepływała niesamowicie bogata w minerały woda, która umożliwiła kryształom osiągnięcie pełni swoich rozmiarów. Niestety nie zwiedzicie jej ze względu na wysokie temperatury i ogromną wilgotność. Nawet naukowcy muszą mieć specjalne zezwolenie, aby móc do niej wejść. W kolumbijskiej prowincji Meta znajduje się Rzeka Pięciu Kolorów, nazywana przez okolicznych mieszkańców również tęczową. Jej wody słyną z niecodziennych kolorów. W wielu miejscach rzeka jest zabarwiona na zielono, żółto, niebiesko, czarno z przeważającym odcieniem czerwieni między latem a zimą. Ze względu na brak składników odżywczych woda jest naturalnie czysta, dzięki czemu z łatwością można dostrzec różnorodne i kolorowe rośliny rosnące na dnie. To im rzeka zawdzięcza swoje ubarwienie. W Nowej Zelandii możecie wynająć łódź i wyruszyć na niezapomniany spływ przez piękne jaskinie Waitomo. Ich ściany świecą w ciemnościach niczym gwiazdy na nocnym niebie, tyle że te światełka nie są gwiazdami. To świetliki zamieszkujące wnętrza ścian jaskiń nadają im charakterystyczny połysk. Tego konkretnego gatunku świetlika nie znajdziecie nigdzie indziej na świecie. Od tysięcy lat kominki wróżek dumnie zdobiły malowniczy obraz tureckiej Kapadocji. Te nietypowe formacje skalne są kamiennymi wieżami powstałymi na skutek stygnącej lawy. Najwyższy z kominków mierzy 40 metrów wysokości. Ludzie od setek lat wyżłabiają ich wnętrza, aby później w nich zamieszkać. Obecnie można odwiedzić jeden z wielu hoteli znajdujących się wewnątrz kominków wróżek. Znajdujące się w zachodniej Australii Wave Rock to wymarzone miejsce na sesje zdjęciowe. Skała mierzy 14 metrów wysokości i ma kształt opadającej fali. Miliony lat erozji w postaci silnych podmuchów wiatrów oraz opadów deszczu nadały jej obecny kształt. Ma niesamowite czerwono-szare zabarwienie powstałe w wyniku wypłukiwania z niej minerałów. Miejsce to stało się popularnym obozowiskiem ze względu na mały dystans dzielący je od pięknych jezior i różnorodność fauny. Narodowy Park Zhange w Chinach został uprzednio okrzyknięty jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie. Słynie z kolorowych formacji skalnych, popularnie zwanych tęczowymi górami. Powstały one w wyniku uciskania wielu warstw różnokolorowego piaskowca na przestrzeni 24 milionów lat. Marmurowe jaskinie w Chile są jednym z najbardziej odosobnionych cudów natury na świecie. Katedra, kaplica i jaskinia to trzy największe atrakcje całego kompleksu. Jest to grupa czarno-białych pieczar, kolumn i tuneli powstałych z marmuru. Fale rzeźbiły je przez tysiące lat, a one nadal stoją niewzruszone. Turkusowe wody odbijające się od ścian jaskiń tworzą zjawiskowe widowisko świetlne. Kiedy zaczyna się lato, niepozornie wyglądająca kolumbijska rzeka zamienia się w płynną tęczę. Caño Cristales, znana również jako najpiękniejsza rzeka na świecie, mieni się pięcioma barwami.
czerwienią, czernią, zielenią, błękitem i żółcią. Prezentuje się tak jedynie przez połowę roku, a to za sprawą wyjątkowej podwodnej roślinności, która tworzy te wszystkie odcienie. Rośliny potrzebują idealnej proporcji słońca i wody, aby czynić swoją magię. Rzeka Umgod w indyjskim mieście Dawki to marzenie każdego kajakarza. Jest szmaragdowa i tak przezroczysta, że widzisz wszystko aż do samego dna. Jasne kamyczki, otoczaki i ryby, kolorowe łodzie rybackie wydają się dryfować na płynnym szkle. Jedyne co słyszysz to szum rzeki i okazjonalnie przelatujące ptaki. Jedna z najczystszych wiosek na świecie znajduje się niedaleko tej szmaragdowej rzeki. W wiosce są 3 osoby odpowiedzialne za sprzątanie ulic, które pracują codziennie, nawet podczas ulewnego deszczu. Mieszkańcy sadzą kwiaty i krzewy w całej wiosce, a samochody nie mają tu wstępu. Opłatę za parkowanie, jaką wnoszą turyści, przeznacza się na sprzątanie ulic. Kara za zaśmiecanie? Grzywna lub nawet więzienie. Blue Lake w Nowej Zelandii jest jednym z najczystszych jezior na świecie. To tak, jakby spoglądać w zbiornik wody destylowanej. Można nawet dostrzec niebiesko-fioletowe odcienie, chociaż zdarza się to naprawdę rzadko. Woda pochodzi z sąsiadującego z nim jeziora lodowcowego. Miejscowi Maorysi nie pozwalają pływać w błękitnym jeziorze. Ba, nie wolno tu nawet zamoczyć stóp. Według ich wierzeń jezioro ma specjalne moce. Plaża Laskentyre to niekończące się pasmo białych wydm i idealnie błękitnej wody. Ale nie daj się zwieść tropikalnej atmosferze. Jesteśmy u wybrzeży Szkocji. Dlatego też to miejsce wygląda atrakcyjnie tylko w maju i czerwcu. W grudniu słońce świeci tu raptem godzinę dziennie, więc miejsce prezentuje się dość ponuro. Jezioro 5 kwiatów w chińskiej dolinie Dziuzeigo zmienia kolor z żółtego na szmaragdową zieleń, z ciemnego jadeitu na jasny turkus, a czasem nawet na kolor koralowy, o którego istnieniu, przyznaję, nie miałem pojęcia. Nigdy też nie zamarza dzięki podwodnym, gorącym źródłom, ani nie wysycha w przeciwieństwie do niektórych sąsiednich zbiorników. Lokalna legenda głosi, że powstało z odłamków lustra, które spadło z nieba. Okoliczna dolina to klasyczne wzgórza z jaskiniami i spektakularnymi wodospadami, zamieszkałe przez około 140 różnych gatunków ptaków oraz kilka pand olbrzymich i innych zagrożonych przedstawicieli flory i fauny. Obszar Oceanu Południowego u wybrzeży Antarktydy ma najczystsze powietrze na świecie. Jest tak czyste, że naukowcy ledwie byli w stanie znaleźć tu jakiekolwiek DNA do badań. Wyłącznie pojedyncze bakterie morskie. Sama Antarktyda jest w 99% skuta lodem, a także pokryta niesamowitymi błękitnymi lodowcami i aktywnymi wulkanami. To też najlepsze miejsce na świecie, by podziwiać skrzące, czyściusieńkie połacie śniegu. Góra Haleakala na Hawajach to jedno z najcichszych miejsc na świecie. Często zdarza się, że leśnicy rejestrują tam zerowy poziom hałasu. Nazwa góry po hawajsku oznacza Dom Słońca. Uformowała się za sprawą wulkanu liczącego milion lat. Lawa gromadziła się tu przez lata, stopniowo tworząc masyw górski. Dom Słońca ma swój unikalny klimat i pogodę, której praktycznie nie da się przewidzieć. Podróż statkiem z Afryki Południowej do najbardziej odizolowanej osady na świecie, Edynburga Siedmiu Mórz, zajmuje prawie tydzień. Odwiedzający potrzebują specjalnego pozwolenia lokalnych władz. Społeczność składa się zaledwie z 300 mieszkańców, którzy uważają się za jedną wielką rodzinę, uprawiają własną żywność i utrzymują wyspę nieskazitelnie czystą. Las Daintree w Australii to najstarszy las deszczowy na świecie. Istnieje od ponad 100 milionów lat i stanowi dom dla 12 tysięcy gatunków owadów, a także dla około 90% całej populacji motyli i nietoperzy w Australii. Żyje tu także około 3 tysięcy gatunków roślin. Archipelag Bazaruto na Oceanie Indyjskim wyróżnia się krystalicznie białymi piaskami, dziewiczymi rafami koralowymi i brakiem turystów. To rezerwat morski, więc komercyjne połowy są tu zabronione. Wciąż jednak można spotkać rybaków na tradycyjnych, starych łodziach. Dzięki temu koralowce są tu wciąż w doskonałym stanie. Bazaruto jest również domem dla ostatnich żyjących na wolności manatów.
Tajemniczy, szmaragdowy gaj bambusowy znajduje się w zasięgu krótkiej podróży pociągiem z Kioto. To niesamowite miejsce jest niczym brama do innej rzeczywistości. Skrzypiące i szeleszczące dźwięki sprawiają, że jest to jedna ze 100 najlepszych przestrzeni akustycznych w Japonii. Lokalni artyści wykonują z bambusa kosze, podkładki i podstawki pod pałeczki. Great Bear Rainforest w Kolumbii Brytyjskiej słynie z tysiącletnich cedrów, omszałych wodospadów, wody w kolorze granitu i krystalicznie czystych strumieni. Mieszkają tu rzadkie, kremowo-białe baribale Kermoda, znane również jako niedźwiedzie duchy. Dorzuć do tego jelenie sitka, wilki szare, pumy, kozły górskie, orki, łososie, lwy morskie, wydry morskie, humbaki. No, pełen przekrój fauny. Tajemnica przypominającej watę cukrową plaży Pink Sands Beach na Barbudzie tkwi w materiale, z którego się składa. Pokruszonych koralowcach, pod którymi żyją maleńkie jednokomórkowe czerwone żyjątka. Słynny różowy odcień jest widoczny przy silnych falach. Miejsce to nie posiada żadnej infrastruktury turystycznej, dlatego jest znacznie mniej zatłoczone niż inne karaibskie rejony. Z pewnością dlatego właśnie jest tu też tak czysto. Formowanie się zbiorników Picaninie Ponds w Australii trwało tysiące lat. Zgromadzona pod powierzchnią woda powoli przesiąkała przez pokłady wapienia. W ten sposób doszło do powstania potężnej podwodnej jaskini z zapierającymi dech w piersiach białymi ścianami. Nurkowanie w tym miejscu wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia, ale z pewnością warte jest zachodu. Laponia w Finlandii może poszczycić się wspaniale czystym powietrzem. Tutaj też można podziwiać zorzę polarną, drzewa pokryte czapami śniegu i przepastne białe krajobrazy. Pierwsi ludzie przybyli do Laponii około 7000 lat temu. Zajmowali się głównie wypasem reniferów. Teraz zwierząt jest więcej niż ludzi, a renifery nie mają w zwyczaju zanieczyszczać środowiska. Park Narodowy Jezior Plitwickich to jedna z najbardziej popularnych atrakcji turystycznych w Chorwacji. Znajduje się tu 16 czystych, barwnych jezior, wszystkie połączone wodospadami. Ten dziewiczy krajobraz zamieszkują jelenie, niedźwiedzie, wilki, dziki i rzadkie gatunki ptaków. Park jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc nic dziwnego, że utrzymanie czystości traktowane jest tu priorytetowo. 60 milionów lat temu ze snu wybudził się potężny wulkan na terenie dzisiejszej Irlandii Północnej. Wypluł pokłady stopionego bazaltu, specjalnego rodzaju lawy. Lawa ostygła i ukształtowała jakieś 40 tysięcy połączonych ze sobą kamiennych schodów prowadzących w dół do morza. Miejscowa legenda głosi, że są tak idealnie uformowane, bo wyszły spod ręki irlandzkiego olbrzyma, który musiał zbudować drogę w głąb morza, aby dotrzeć do swojego wroga w Szkocji. Badabi Sert w północnym Iranie to system unikalnych tarasów z trawertynu, czyli powiedzmy takich naprawdę epickich schodów. Uformowanie się tych struktur zajęło tysiące lat. W tym miejscu spływała woda z dwóch gorących źródeł mineralnych, pozostawiając po sobie coś na kształt galaretowatej mazi. Gdy woda ostygła, uformowały się te nietypowe schody. Źródła są zresztą nadal aktywne. Jedno ma właściwości lecznicze, drugie wyrzuca pył, który zmienia kolor wody na pomarańczowy. Podczas wschodu słońca wszystko spowijają czerwone, pomarańczowe i żółte barwy. Płytkie, słone jezioro Laguna Colorada w Boliwii przyciąga amatorów fotografii jak magnes. Swój obłędny, karmazynowo-czerwony kolor zawdzięcza algom i bogatym złożom minerałów w wodzie. Naokoło znajdziemy pustynny płaskowyż, wulkany, wrzące zbiorniki błotne, góry nawianego tu śniegu i nieziemsko wyrzeźbione skały. Laguna Colorada jest domem dla 3 z 6 gatunków flamingów na świecie, które przylatują tu z powodu planktonu. Flamingi rodzą się białe, ale ich upierzenie zmienia kolor na różowy pod wpływem diety bazującej na czerwonych algach. Hinatuan, zwana Zaklętą Rzeką, to jeden z najbardziej dziewiczych, ukrytych naturalnych klejnotów Filipin. Jej źródło znajduje się gdzieś w górach i tak naprawdę nikt nie wie, skąd dokładnie wypływa woda. W jej wodach pływa mnóstwo kolorowych ryb, ale skąd się biorą i dokąd płyną, to pozostaje tajemnicą. Rzeka wygląda na płytką, ale nikt nigdy nie zdołał zmierzyć jej głębokości. Jedynie nieliczni żądni wrażeń turyści odwiedzają to tajemnicze miejsce, aby nurkować w jaskiniach.
Jezioro Pangong w Himalajach to najwyżej położone słonowodne jezioro na świecie. Z powodu zasolenia nie ma żadnych mieszkańców, ale za to stanowi idealne miejsce do obserwacji ptaków. W cieplejszych miesiącach wody w zbiorniku nieustannie zmieniają kolory, od niebieskiego po zielony, a nawet czerwony. Za to w zimie całe jezioro jest skute lodem. Formacja roślinna Puna w Peru. Naga pustynia, kamieniste podłoże i jedno wielkie nic. Nie tak szybko. Tam, widzicie? To jareta. Niesamowita, kwitnąca roślina, która tak dalece wyróżnia się na tle otoczenia, że na zdjęciach można ją uznać za fotomontaż. Na pierwszy rzut oka wygląda jak mech porastający kamienie. Tymczasem mówimy o liczącej 3000 lat roślinie, występującej na mroźnych płaskowyżach w Andach. Jareta tworzy duże skupiska, są tak gęste, że mogą bez problemu udźwignąć ciężar stojącego na nich człowieka. Spotted Lake w Kanadzie. To jezioro cieszy się opinią najbardziej magicznego miejsca w Kanadzie. Zimą i wiosną niczym się nie wyróżnia. Wygląda jak zwyczajny zbiornik wodny. Ale jeśli odwiedzicie je latem, kiedy woda zaczyna parować, to już zupełnie inna historia. Można poczuć się jak w zupełnie innym świecie, gdy przed oczyma rozpościera się nakrapiany krajobraz w niebieskie, zielone i żółte plamki. W lecie jezioro zamienia się w jakieś 300 pojedynczych basenów i prezentuje się naprawdę magicznie. Przez wieki ludzie wierzyli, że każdy z tych zbiorników ma specyficzne, odmienne właściwości lecznicze, ale za ich różnorodnymi kolorami nie stoi magia, tylko czysta nauka. W każdym z nich znajdziemy wysokie stężenie różnorakich minerałów. Rio Tinto w Hiszpanii. Przez ponad 5000 lat Czerwona Rzeka była otoczona kopalniami miedzi, srebra, złota i innych minerałów. To one nadały wodzie jej unikalny czerwonawy kolor. Ludzie eksploatowali złoża na tym obszarze przez wieki, aż ostatecznie cały przemysł wydobywczy zaczął zanikać. Kopalnie opustoszały aż do ich ponownego odkrycia w XVIII wieku. Rzeka robi niesamowite wrażenie, ale jest też bardzo niebezpieczna dla ludzi z uwagi na wysokie zakwaszenie. Bakterie tworzą w jej wodach warunki zbliżone do tych, jakie można znaleźć w innych miejscach w naszym Układzie Słonecznym. Naukowcy uważają na przykład, że podobne środowisko może istnieć na Europie, jednym z księżyców Jowisza. Ich zdaniem pod powierzchnią Europy może ukrywać się kwaśny ocean. Zatoka Toyama w Japonii. Przechadzając się wzdłuż brzegu Zatoki Toyama, niektórzy mogą mieć szczęście i zobaczyć niesamowite neonowo-niebieskie światło. Wydobywa się ono spod wody i rozświetla spowite mrokiem morze. Niewiele jest miejsc, gdzie można zaobserwować to mistyczne zjawisko. Za tym zapierającym dech w piersiach spektaklem stoi rzadki gatunek świecących kałamarnic. Stworzenia te żyją na głębokości ponad 200 metrów pod powierzchnią morza. Ale na wiosnę gromadzą się w okolicy wybrzeża. Czasami fale nawet wyrzucają je na brzeg. Światło emitowane przez te stworzenia stanowi formę kamuflażu, który pomaga im się zamaskować. Za dnia kałamarnice przebywają na głębokich wodach, ale w nocy wracają na powrót, gromadząc się na wybrzeżu. Światło, które wytwarzają, nie jest tak jasne, by można było swobodnie czytać przy nim książkę, ale i tak robi potężne wrażenie. Geyser Fly w Nevadzie, USA. Wyobraź sobie, że jesteś na pokładzie rakiety. W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że wszedłeś w atmosferę jakiejś nieznanej planety. Zupełnie niespodziewanie, nawet nie wiedziałeś, że tam jest. Czujesz, że działa grawitacja. Pojazd powoli zbliża się do nieznanego lądu. Wkrótce lądujesz na powierzchni. Na szczęście statek kosmiczny jest wytrzymały i lądowanie przebiega bez szwanku. Zakładasz skafander i wychodzisz na zewnątrz. Przed tobą rozpościera się krajobraz nie z tego świata. Niesamowita przyroda, niewiarygodne kolory i dziwaczna formacja przypominająca górę, która nagle wypluwa z wnętrza słup wrzącej wody. Ach, ta twoja bujna wyobraźnia. To nie inna planeta, lecz Nevada, a przed tobą Geyser Fly. Spokojnie, i tak nie będziesz rozczarowany. To miejsce jest fantastyczne. Geyser pojawił się w latach 60. przy okazji odwiertów prowadzonych przez inwestora zajmującego się energią geotermalną. W ten sposób doszło do uwolnienia wód gruntowych.
A skąd kolory podobne do tych, które można zobaczyć w Parku Narodowym Yellowstone? To sprawka alg. Skoro mowa o Yellowstone, to kolejne miejsce, które wygląda jakby żywcem wyjęte z innej galaktyki. Na obszarze większym niż stany Delaware i Rhode Island razem wzięte znajduje się ponad 10 tysięcy hydrotermalnych zbiorników, 500 gejzerów i zjawiskowe wodospady. Tsingy di Bimaraha na Madagaskarze. Oto miejsce, w którym bez trudu wyobrazisz sobie spotkanie z prehistorycznymi zwierzętami. Można je niemal zobaczyć ukrywające się gdzieś tam wśród ostrych skał sterczących nad głową na ponad 100 metrów w górę. Połowę powierzchni tego parku narodowego pokrywa las. Druga połowa to skały erodowane przez wodę. Obszar ten jest domem dla wielu różnorakich zwierząt, takich jak kameleony, igłany, żaby i liczne gatunki lemurów. Lodowiec Vatnajökull na Islandii. Jeśli poszukujesz nieziemskich krajobrazów na naszej planecie, nie możesz ominąć Islandii. Znajdziesz tam największy lodowiec w całej Europie. W niektórych partiach grubość lodu przekracza nawet 900 metrów. System Vatnajökull ma 30 lodowców wyprowadzających, gotowych do eksploracji. Są to kanały lodowe, inaczej lodowce drenujące, które kiedyś wyodrębniły się od głównej formacji, ale utknęły w granicach doliny. Jeśli natomiast chodzi o słynne islandzkie jaskinie lodowe, powstają one, gdy wytapiająca się woda, szukając ujścia na powierzchnię, przepływa przez lodowiec. Dochodzi do tego zazwyczaj latem, kiedy temperatura się podnosi, a nurt wody wzbiera i staje się burzliwy. Kiedy temperatury spadają, woda zamarza. W ten sposób formują się groty. Staffa w Szkocji. Staffa to niezamieszkana wyspa, wyglądająca naprawdę jak nie z tego świata. Sprawia wrażenie miejsca kryjącego masę tajemnic. W rzeczywistości jednak jest tu dość spokojnie. Wyspę w posiadanie objęły foki i morskie ptaki. Z drugiej strony nie da się zaprzeczyć, że niesamowite kolumny skalne nadają jej wyjątkowy i zagadkowy wygląd. A taka atmosfera zawsze skłaniała do tworzenia opowieści i legend o niesamowitych miejscowych jaskiniach. Do uformowania samych kolumn doszło przed milionami lat, głównie za sprawą erupcji wulkanicznych. Jaskinie Waitomo w Nowej Zelandii. Wyobraź sobie, że znajdujesz wejście do magicznej jaskini, wpływasz łodzią, chcąc zajrzeć do środka i twoim oczom ukazuje się jeden z najpiękniejszych widoków, jakie kiedykolwiek miałeś szansę oglądać. Jaskinia ma sklepienie, ale wygląda jakby znajdowała się pod wspaniałym, rozgwieżdżonym niebem. Nie trzeba wybierać się w galaktyczną podróż, aby znaleźć takie cudo. Jaskinie Waitomi w Nowej Zelandii są znacznie dostępniejsze. Te formacje zaczęły się tworzyć miliony lat temu. Obecnie można w nich podziwiać imponujące stalagmity i stalaktyty, ale prawdziwą rewelacją są świecące insekty. Waitomo są domem dla tysięcy świecących larw. Robaczki muszą przyciągać owady, którymi się żywią, i potencjalnych partnerów. Do tego celu właśnie wykorzystują swoje świecące w ciemnościach odwłoki. W okolicy jest wiele takich jaskiń. Ludzie eksplorują je od ponad 100 lat. Rezerwat przyrody Wulinjiang Jinchachia w Chinach. To niesamowite miejsce charakteryzują zapierające dech w piersiach krajobrazy i ponad 3000 filarów z piaskowca. Wygląda to tak, jakby natura postanowiła wybudować swoją własną wersję drapaczy chmur. Niektóre z nich dorównują wysokością połowie Empire State Building. Z reguły trudno nawet określić, gdzie zaczyna się dany filar, bo przy ziemi rozpościera się gęsta, spowijająca wszystko mgła. A do tego dwa naturalne kamienne mosty, które zdają się unosić wśród wyrastających z chmur piaskowych wież. Kalb Al-Rishad w Mauretanii. Zagadka, która pozostawała w ukryciu przez tysiąclecia. Z powierzchni ziemi trudno jest dostrzec tę fascynującą formację geologiczną, dlatego też nie została odkryta, dopóki ludzie nie zaczęli eksplorować przestrzeni kosmicznej. Przez pewien czas naukowcy byli znania, że jest to krater uderzeniowy, powstały w wyniku zderzenia jakiegoś obiektu kosmicznego z naszą planetą. Jednak po przeprowadzeniu badań okazało się, że pochodzenie oka Sahary ma naturę czysto ziemską. Obecnie geolodzy uważają, że kształtowanie tej przypominającej krater formacji rozpoczęło się ponad 100 milionów lat temu, kiedy ruch płyt tektonicznych dzielił pradawny superkontynent Pangee na mniejsze kontynenty. Płynne skały wznoszące się ku powierzchni utworzyły masywną kopułę składającą się z wielu warstw.
Późniejsza aktywność wulkaniczna i erozja nadały oku Sahary dostateczny kształt. Jezioro Bajkał w Rosji. Najgłębsze, najstarsze i należące do największych słodkowodnych jezior na świecie z pewnością ma niejedną tajemnicę. Bajkał jest zamarznięty od początku stycznia aż do maja. W lecie woda jest tak przejrzysta, że widoczność sięga nawet 40 metrów w głąb. To dlatego, że stopiony lód z gór Syberii jest krystalicznie czysty. W wodach Bajkału nie ma też soli mineralnych. Salar de Uyuni w Boliwii. To solnisko to jedno z najbardziej zjawiskowych miejsc w Ameryce Południowej. Największa na świecie słona równina rozciąga się na powierzchni 10 400 km2. Powstała, gdy przed tysiącami lat doszło do wyparowania wód z prehistorycznych jezior. Gruba, słona skorupa rozciąga się po horyzont. Bywa, że tracisz orientację, gdzie kończy się ziemia, a zaczyna niebo. Pustynia Atacama w Chile. Najsuchsza pustynia świata to przede wszystkim skaliste krajobrazy, słone jeziora, wydmy i ekstremalne różnice temperatur. W niektórych częściach pustyni od niemal 500 lat nie spadła ani jedna kropla deszczu. Na pozbawionej wody i składników odżywczych glebie nie ma żadnej wegetacji. Między innymi dlatego nie trudno poczuć się tu jak na innej planecie, chociażby na Marsie. Ale wszystko zmienia się z zapadnięciem zmroku. Bezkresne, rozgwieżdżone niebo wygląda jak drzwi do wszechświata i jego tajemnic. Tajemnic.